I się utopił. Utopił się na tym przejeździe. Pozdro. Aha, ona się też utopiła. Siemanko widzowie, witajcie. Bitwy na żywo amerykańskim czołgiem premium T-77. Na pierwszy rzut oka wygląda jak T-57 Heavy, dobrze znana dziesiątka, ale nie do końca ta ósemka taka jest. A gram tym pojazdem, ponieważ przeczytałem kilka ostatnich komentarzy od was, m.in. od Danz, Tymka, Pawełka oraz mam nadzieję Invil, że już zmarkowałeś albo idzie ci bardzo dobrze, daj znać w komentarzu. Pozdrawiam was serdecznie. Jeżeli macie jakieś pomysły, jakie czołgi chcielibyście zobaczyć w bitwach na żywo, to śmiało dawajcie znać w komentarzu. I teraz zastanawiałem się, czy oddawać trzeci strzał. Stwierdziłem, że to zrobię, porzuciło mnie na siódemki. Gdyby to były jakieś dziewiątki, dziesiątki, no to wtedy chyba bym nie próbował, bo by mi wkleił taką plombę, że by mi to w ogóle się nie opłacało. Na szczęście tam był super Hellcat i strzelił mnie za zero, więc rewelacja. Magazynek przeładowany, ta Skoda wystrzelała się chyba, albo oddała kilka strzałów, no, albo jeden strzał. Mam lagi, nie wiem czy to widzicie, ale perfekcyjnie wykorzystałem moment ładowania Skody i tak powinniśmy grać takim tym T-77, czyli jesteśmy takim czołgiem wsparcia. Nie pierwsza linia, tylko szukamy okazji. A korzystając z wolnej chwili, chciałem wam bardzo podziękować za ostatnie spotkanie, które odbyło się tydzień temu z wami. Informowałem wszędzie, gdzie się dało, była też transmisja na żywo. No co mogę powiedzieć, jesteście super, 40 osób na Orliku przyjechało z różnych części Polski, ze Szczecina, Krakowa, Wrocławia, wszędzie do Poznania, żeby pograć z mną w piłkę, a potem jeszcze zerować browary nad Wartą. Było chyba świetnie, mam nadzieję, że każdy się dobrze bawił, starałem się jak mogłem. I dobijam Skodę, tylko niestety ta wymiana nie była dobra. Super było was wszystkich poznać na żywo, zobaczyć kto mnie tak naprawdę w rzeczywistości ogląda. To jest niesamowite uczucie. I od razu ogłaszam, że kolejne spotkanie nastąpi w Warszawie 23 września. Możecie sobie zapisywać termin w sobotę. Najprawdopodobniej też będzie jakaś piłka plus potem wyjście na miasto. A więcej szczegółów standardowo na moim Instagramie i Discordzie. Tam was serdecznie odsyłam. Możecie zostawić followka i wejść na serwer. I to już koniec tej prywaty. Przepraszam, gdy w pierwszej bitwie było dużo spraw wokół kanału, ale chciałem się pochwalić, że po prostu mam takich super widzów i świetnie było, wspominam ten event. A na koniec niech ekipa z Torunia da znać w komentarzu, jak poszły nocne łowy. A przed wami screeny końcowe pierwszej bitwy, oznaka trzeciej klasy, trzecie miejsce też w drużynie, trzy fragi, same trójki, zarobkowo, tak się to prezentuje w wypadku T-77, lecimy dalej. Wracamy teraz do świata czołgów i rzeczy związane z tym odcinkiem, czyli omówienie T-77. W dużym skrócie można go porównać do T-57 pod względem pancerza, mobilności i tak dalej, ale niestety największy problem tego pojazdu jest to, że on nie posiada tych świetnych uszkodzeń na minutę, ba, posiada jedne z najgorszych uszkodzeń na minutę na wszystkich ósmych tierach czołgów ciężkich. Około 35 sekund ładowania magazynka, w którym mamy 3 pociski po 360, to nie robi kompletnie wrażenia. Dobra, dobiję go, trzeba zrobić fraga. Tu sytuacja robi się niebezpieczna. Udało się odbić pocisk T-34, ale generalnie z tym pancerzem to jest podobnie jak T-57. Raz coś wejdzie, raz coś odbije. Na wieżę tym tak stale pewnie nie powinniśmy grać. I ja chyba drogi ucieczki nie będę mieć. Więc jestem zdany na to, że na pomoc mojego Skorpiona i to, żeby tu jak najdłużej wytrzymać. Wiadomo, że uszkodzenie na minutę to nie wszystko, ale niestety stabilizacja jest słaba. Tak jak w wypadku T-57 Heavy wygląda to dosyć podobnie, dlatego poniekąd zmuszy nas to do wrzucenia stabilizatora i systemu kontroli ognia. I jako trzeci, ostatni moduł dałem tutaj ulepszone wzmocnienie. Charioter przejeżdża sobie tędy. Fajnie, że mogę korzystać z tej mojej pozycji, obijać te pojazdy. 56 TP może po mnie pojechać. Ja długo będę ładować ten magazynek, ale wydaje się to całkiem dobrze. Oj, zobaczcie, że on tu jedzie. I się utopił. Utopił się na tym przejeździe. Pozdro. Emil chce po mnie pojechać. Jest T-34. Ja z kłopotami. Dostałem amoraka. I w tym wypadku warto dobić Emila. Bo Emil ma magazynek. T-34 aż tak jego świetnego działa nie ma, to znaczy no trochę będzie ładować i najlepiej będzie kupić jak najwięcej czasu. Znaczy, no sami rozumiecie, Emil wpakowałby mi 3 pociski i od razu mógłbym zginąć. W tym wypadku, zobaczcie, T-34 raz nie trafiła, ładuje ona tam kolejne 10 sekund ponad. Ona nie ma najlepszych uszkodzeń na minutę, więc to było bardzo przytomne, żeby zostawić ten jeden pocisk. W sumie mógłbym ją utopić. Ale nie chcę się jakoś też samemu utopić, trochę się cykam, powiem szczerze. Aha, ona się też utopiła.
A kończąc wątek opisywania tego pojazdu, no to na pewno plusem jest penetracja, to jest dobre. 232 na zwykłym pociskach, a na złocie jest na hicie około 300. Oj, Chariotar mnie przebił od boku. Więc penetracja zasługuje na pochwałę, jeżeli możemy tak to opisać. Prędkość pocisku też jest chyba niezła, 1143. Sami widzieliście, jak szybko rozwaliłem tego Charyotera. Ale ogólnie rzecz biorąc, T77 jako taki pierwsze nie zrobiło na mnie takiego dobrego pierwszego wrażenia. I nie jestem fanem tego pojazdu jakoś bardzo. No, uważam, że ten magazynek byłby spoko, nie wiem, 5, 6, 7 lat temu. Wtedy by to robiło wrażenie, a tak to jest mocno taka średniawa, wręcz nawet powiedziałbym, że momentami poniżej przeciętnej, jak bitwa jest za szybka czy coś, to jest naprawdę gigantyczny problem z tym ładowaniem i czy pociski też, my nie możemy skończyć żadnego czołgu na magazynek, więc jest lipa, nie wiem, czy ktoś tu mnie staranuje, aj, myślałem, że może kolejny się utopi. A tak prezentują się screeny końcowe, porażka 2800. Uważam, że dobrze zagrałem, że pojechałem w ten narożnik, on naprawdę pozwolił mi na zrobienie sporych uszkodzeń. No to lotnisko, losowanie z ósemkami, nie chcę wjeżdżać na ten balkonik, bo bardzo łatwo będzie zebrać jakiś strzał od tego Centuriona czy innych pojazdów, a bardziej ja chcę się skupić na tym, żeby wpakować magazynek w czołgi, które będą wjeżdżać. Jest, i z trzeci dostał raz, dostał drugi raz, szkoda, że nie udało się zgąskować, ale i tak jest bardzo fajny początek. Padł nam czołgi w górnej części mapy i to też chcę wykorzystać. Buraz dostał raz. On ma gąskę. Nie ma już zestawu naprawczego. Nie wiem, czy uda mi się go skończyć. Niestety nie. Oj, 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 dwururka wyjechała, a ja jeszcze ładuję. Ona chce tutaj zbyt agresywnie grać. Ja muszę się schować od ISA-3. Muszę uważać na plecy, na Chariotera. Te czołgi moje ciężkie muszą się odwrócić. Buraz też tu powinien zacząć pracować. Jest dwururka, jest i z trzeci. I z trzeci ode mnie dostał. Jest już na jeden strzał. Dwururka, dużo HP nie ma. Ale nasz i z trzeci się wycofuje. Chariotar mi się bardzo nie podoba. To jest niewygodny ogień krzyżowy z tej strony. Chariotar na szczęście nie ma jakiegoś super działa. Tylko czy ja się wycofam stąd? Nie ukrywam, że bardzo chciałbym. Ale ISM... Dobra, udało się. Mam dwa pociski. Ten dylemat, czy ładować to 30 sekund, czy ktoś tu się nie wychyli. Dlatego zatrzymałem te dwie pestki. Jest ISM. Aj, niestety dostałem. Ale... Dobra, to wejdzie. 2-1. To nie jest wielka tragedia jeszcze. Ale trzeba przeładować magazynek. I też nie mam jakiegoś wielkiego wsparcia. I z trzeci mi padnie. T-103 będzie pomagać. Będzie pomagać może Indian. Ale... Te czołgi i ich punkty wytrzymałości są dosyć daleko. Na całe szczęście nie ma Chariotera, dlatego mogę sobie pozwolić na to, żeby tu podjechać. Skorpion może być na tej linii gdzieś tutaj grać, bo jest jeden bez spota. Ale dojechał na Super Pershing, więc może on odwróci uwagę i teraz będę mieć plecami Centuriona czy inne czołgi, które tutaj się znajdują. No, to nie jest najpewniejsze moje zagranie dzisiaj. Spróbuję się wychylić. Jest Centurion. Dostał za zero w gąskę i go kończę. I z trzeci wyjeżdża. Mam jeden pocisk, może się przydać. Ale ładuję, ładuję go. Może w sumie nie powinienem był ładować, bo i tak Super Pershing dużo HP nie ma. A korzystając z chwili okazji, to jest lista ostatnich 10 subskrybentów. Jeżeli jeszcze nie zostawiłeś suba, doceniasz moją pracę, to śmiało zostaw, kliknij tą subskrypcję. Nic się to nie kosztuje, a ja jestem bliżej mojego upragnionego celu, czyli 100 tysięcy subskrybentów. I kończę ładowanie. I cyk, gąska. To jest ważne w magazynkach, żeby gąskować. I kończymy T4-3 i lecimy dalej. Na całe szczęście T77 jest dosyć mobilny. Nie potrzebujemy tu na siłę wrzucać turbosprężarki, bo całkiem żwawo jeździ, to muszę przyznać. No i pytanie, gdzie jest Skorpion? Może być przede mną, tu w narożniku, myślę. Albo uciekł. Arta jest tam. Skorpion jest tu. I Skorpion wraca do garażu. Została artyleria, nie zdążę, a i tak moim zdaniem świetna bitwa. Tym razem odznaka pierwszej klasy, może będzie mistrzowska na tym odcinku, 3000 plus 1000 asysty, 3 fragi, fajny exp, lecimy dalej. Posterunek, losowanie z ósemkami, nie jestem do końca z tego zadowolony, bo chciałbym wam pokazać T77 na wyższych poziomach. I zobaczcie, jak agresywnie podjechało SU-130PM. To jest ultra ciekawe zagranie, nie do końca dobre, ale w tym wypadku opłacalne, bo akurat nikt się tam nie wychylał, nikt nie kontruje tego SU. Dzięki temu podjeżdża Skoda, podjeżdża Somuła, przeciwnik nie ma czołgu, który kontroluje ten przejazd na wieżę i my też będziemy mogli podjechać i
powyciągać, zaskoczyć te pojazdy, tak mi się wydaje. Jest KW4, która strzeliła. Ja chciałbym przebić KW4. Celuję w dolną płytę, zbiorę jeden strzał, ale to będzie wymiana. Chciałem powiedzieć 1 za 3, a było blisko 2 za 3. On miał, był pewniejszy strzał, 53 TP, to strzyłem. W ogóle gołębie tu latają. No, ładuję magazynek i w sumie teraz warto wychylać się może z tej strony, gdzie jest RHM, bo te czołgi tego się nie będą spodziewać, one będą skupione na tych wszystkich pojazdach, które są tutaj. A wychylanie się stąd to będzie dodatkowy element zaskoczenia. Bez to nie patrzy się na ten moment. Nie wiem, czy mi ona mnie przebije. Mam wątpliwość. O, jest bokiem. Dobra, to weszło. W sumie nie kombinuję. Mam jeden pocisk, ładuję. Pamiętajcie, w magazynkach nic na siłę. Jest tak zwany syndrom magazynka na turniejach i bardzo często są takie osoby, które za wszelką cenę wystrzelą 4 pociski na batchacie i za wszelką cenę chcą oddać ten 5. strzał, a ten 5. jest kompletnie nieopłacalny. I pamiętajcie o tym, to był dobry przykład. Nie wychylałem się na siłę, nie było to potrzebne, po prostu przeładowałem i tyle. Taka prosta rzecz, a serio potrafi zrobić ogromną różnicę w waszym wyniku i drużyny i tak dalej. Taka oto prosta zasada. Już zostały tak zwane dożynki. Celuję i trafiam, kończę Arte za 252. Kolejny pojazd na moim celowniku to będzie SU, ale chyba jednak nie. Może w tych szak. Aha, jest AMX-AC, który jest za budynkiem takim dziwnym. Ale dobra, on celuje do mnie, więc trochę pewnie zbiorę. Nie trafiono w pancerz i drugi strzał. Nie przebito pancerza. No jego już nie ma, ale ja chyba nie przeładuję, nie dojadę i nic więcej w tej bitwie nie zrobię. Na szybkości screeny, zobaczcie sami. Lecimy dalej. Muszę być bardzo uważny. Jest ta dziesiątka, nie przebiłem. Tu weszło. I to weszło. O, pestko od batchata mogę przyjąć. Na luzie. Dwa razy przebiłem, więc spoko. Wolę przerzucić się na złoto w takim losowaniu. Jest obiekt, którego powinienem przebić. Ładnie. Uważam na inne pojazdy, które stąd, czy stąd batchat mogą mnie wysnajpić. Na ten moment trzeba być ultra ostrożnym. E75 jednym wychyleniem straciło całe swoje punkty wytrzymałości i to jest cud, że jeszcze żyje. S100KD, nie wiem, spróbuję dwururkę jakoś przebić może. Po wieży, tu okolice, nie weszło. Czy bardziej jarzma. No i niestety też nie weszło, ładuję. Jednak to mojej drużynie udało się wygrać górkę. To fajna informacja, tylko problem jest taki, że teraz ryzykuję na pewno wychylając się. A jak nie będę ryzykować, to wszystkie uszkodzenia mogą mi uciec. Dlatego chciałem oddać ten strzał koniecznie. I nie wiem, gdzie to poleciało, moi drodzy. A ja niestety uszkodzeń nie mam. Jadę dalej, bo bitwa robi się bardziej jednostronna. 9-3, wygraliśmy górkę. Teraz warto by było oddać cały magazynek z przebiciem. Pierwszy strzał wchodzi. W ziemię. I trzeci strzał wchodzi. Nie fajnie. Myślę nad tym, czy by nie wjechać tak trochę głupio, możecie powiedzieć, ale ja wam powiem, że chcę ja spotować te pojazdy, które tutaj są i zbierać po asyście, bo wydaje mi się, że ja nawet nie zdążę przeładować tego magazynka. Nie wiem. Zobaczcie, że trochę odbijam. Chciałem zaświecić też tego leoparda. Tu coś po asyście wpada, coś nie wpada. Może to trochę głupie zagranie, nie powiem, że nie. Nie wiem, jakim cudem ja tyle odbijam od tego leoparda. Liczyłem, że trochę tej asysty nadrobię, nie udało się. Chyba jednak oddałbym pewnie z dwa strzały, gdybym przeładował, ale trudno, zaryzykowałem. A to są screeny końcowe. Mogliście sami zobaczyć, jaka jest różnica, jak rzuci nas na 10 poziomy tym T77. Jakoś kompletnie nie mogą się odnaleźć, ale taki typ bitwy, mapy, że nie było łatwo. T77 lubi uliczki, wymiany, tego typu sprawy. Tu było to bardzo trudno. Moja załoga trzyperkowa, standardowo, tak się prezentuje. Moje wyposażenie, na takie się zdecydowałem, żeby lepiej się wymieniać. Ulepszone wzmocnienie, stabilizator i system kontroli ognia. Modyfikacje polowe, jakie wybrałem, to tylko czwórkę w lewo. I w sumie praktycznie to tyle. Ale jeszcze na sam koniec przypominam wam o Enebie, czyli sklepie, z którym współpracuję już ponad 2 lata. Eneba Bestsellers jest taka zakładka. Możecie zobaczyć F1 23, czy różne tytuły, które są ciekawe w dobrych cenach, częściej lepiej niż oficjalnie na Steamie. Polecam wam sprawdzić z mojego linka w opisie. Oficjalnego kodu na ten moment żadnego nie ma, ale gdy się coś pojawi, to oczywiście dam wam znać. Jest też zakładka Nowe Okazje, między innymi.
Sami sobie sprawdźcie, co tutaj jest. Może coś wam się spodoba, może nie. Ja już będę kończyć ten odcinek. Pamiętajcie o moim linku, jeżeli chcecie coś kupić. No i dzięki, że oglądacie. Trzymajcie się. To elo.